gdy wzbija się w powietrze. Jego pękata sylwetka budzi niedowierzanie. Jest tak ogromny, że może przenosić czołgi, pociągi, a nawet inne samoloty do najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Antonow 124 to największy samolot transportowy. Szczytowe osiągnięcie techniki aeronautycznej. Ta ogromna maszyna jest wynikiem 100 lat rozwoju konstrukcji lotniczych. Zebraliśmy 6 nadzwyczajnych samolotów stanowiących przełom w projektowaniu. Każdy z nich zawierał pomysł, który pozwolił rosnąć samolotem transportowym. Krok po kroku, posuwając się w górę, ukażemy niewiarygodne historie kryjące się za tymi olbrzymami. A także wynalazki, które pozwalały im wciąż rosnąć. Będzie to 6 etapów, które sprawiły, że samoloty transportowe urosły od dużego przez większe, aż do największego na świecie. Duży, wielki, największy. Samolot transportowy. Świt na lotnisku Parchim, Niemcy. Dzisiaj An-124 przejdzie prawdziwą próbę ładowności. To 45-tonowy wagon metra dla Delhi. Kosztuje 1 700 000 dolarów. Człowiekiem odpowiedzialnym za jego bezpieczny transport jest Graham Whitten. Dzisiejszy transport jest wyjątkowy. Rzadko się zdarza, żeby pociąg podróżował samolotem. An-124 to jedyna dość duża maszyna na świecie, mogąca służyć do wykonania tego zadania. Nasz samolot wszędzie przyciąga gapiów. Jest ogromny i zawsze fascynuje ludzi. Wstawienie wagonu do wnętrza kadłuba to operacja wysokiego ryzyka. Jedno drgnięcie tymczasowego torowiska mogłoby poważnie uszkodzić samolot i ładunek. W pełni załadowany i zatankowany samolot ma przy starcie masę do 405 ton. To prawdziwy król transportowców. By zrozumieć, jak An-124 stał się tak duży, musimy cofnąć się w czasie. Żeby przewozić dużo ładunku, potrzebne są mocne silniki. Ten problem zajmował konstruktorów przy projektowaniu 5-tonowego Ili Muromca. Krok pierwszy. Napęd. Pierwsza wojna światowa. Poza walkami na lądzie i morzu zaczynają się także potyczki w powietrzu. Podczas przygotowań do wojny lotnik polskiego pochodzenia, Igor Sikorski, zrozumiał, że rosyjskie siły powietrzne chętnie kupią duży samolot zdolny do przenoszenia bomb. Pierwszy samolot wleciał w niebo zaledwie 10 lat wcześniej. Wczesne aeroplany z trudem unosiły pilota, nie mówiąc o ładunku bomb.
Model, w którym siedzę, pokazuje, jak prymitywne były samoloty sprzed I wojny światowej. Jestem zupełnie odsłonięty, siedzę na skromnym siodełku otoczony przez konstrukcję wykonaną głównie z bambusa. Przede mną skrajnie prosty układ sterowania. Z tyłu maleńki zbiornik paliwa i silnik, który pierwotnie miał moc 6 koni mechanicznych. To cud, że taki samolot w ogóle próbował wzbić się w powietrze. By dać rosyjskiemu lotnictwu pierwszy prawdziwy bombowiec, Sikorski potrzebował więcej mocy. Nawet największe silniki lotnicze były wtedy dla niego za słabe. Sikorski musiał znaleźć inne rozwiązanie. Mamy przed sobą sylwetkę samolotu projektowanego przez Sikorskiego. Ówczesne samoloty miały zwykle pojedynczy silnik zamontowany z przodu. To było za mało, by spełnić oczekiwania konstruktora. Potrzebował dużej siły nośnej, a więc i dużej mocy. Zdecydował się na radykalne rozwiązanie. Postanowił użyć większej ilości silników. Nawet nie dwa, ale 4 miały być zamontowane na skrzydłach. To może się obecnie wydać oczywiste, ale wtedy zastosowanie 4 silników w samolocie było absolutną nowością, nadzwyczajnym pomysłem. Sikorski postanowił ustawić 4 silniki po obydwu stronach kadłuba. Ówczesne motory lotnicze były bardzo zawodne. Jeżeli popsuły się 2 silniki po jednej stronie samolotu, pozostałe mogły go wprowadzić w niekontrolowany skręt. Sikorski wiedział, że im dalej na skrzydłach umieści silniki, tym większy będzie moment skręcający w razie awarii. Dlatego dał je możliwie blisko kadłuba. Teraz, nawet po awarii 2 silników, pilot mógł sterem skontrować tendencję do skrętu. Aby upewnić się, że kierunek lotu uda się utrzymać, na końcu wyposażył samolot muromiec w powiększony ster kierunku i 2 dodatkowe stabilizatory. Pilot mógł zmieniać ich ustawienie pedałami, wpływając na kierunek lotu. Nawet mimo awarii 2 silników, pilot potrafił przeciwdziałać samorzutnemu skręcaniu. Marca 1915 roku rosyjscy dowódcy wyładowali Ilię Muromca 45 bombami. W śmiałym nalocie lotnicy zrzucili je na niemiecki dworzec kolejowy. Cel został zniszczony. Zaczęła się epoka bombowców. Antonow jest 80 razy cięższy od samolotu Sikorskiego. Biuro konstrukcyjne na Ukrainie zaprojektowało go w 1976 roku do transportu czołgów i sprzętu wojskowego. Miał także przyćmić osiągnięcia Zachodu. Sowieci chcieli, by wielkość Antonowa była symbolem ich domniemanej dominacji. Oderwanie tego olbrzyma od ziemi z pełnym ładunkiem wymaga potężnego napędu. Tylko jeden typ silników może to zapewnić. Potrafi rozpędzić do startu uzbrojony myśliwiec na odcinku 300 metrów. Silnik odrzutowy.
Zasada jego działania jest prosta. Chemik Andrew Szydlo zrobił jego model z butli od biurowego dystrybutora wody. To jest silnik odrzutowy. Pracuje na zasadzie wytwarzania gazów w komorze spalania, z której jest tylko jeden wylot. Paliwo wyzwala ogromną ilość energii cieplnej. Gaz gwałtownie się rozszerza i szybko wylatuje przez dyszę, którą mamy tutaj. Przyczepiamy nasz motor do specjalnej hamowni. Tak jak prawdziwy silnik odrzutowy, ten model zawiera ciekłe paliwo, które daje gwałtownie rozszerzające się spaliny. Zapalamy. Zasadą silnika odrzutowego jest istnienie dla każdej akcji równej co do wielkości przeciwnej reakcji. Gazy spalinowe wylatują, więc silnik rusza w przeciwnym kierunku i zapalamy. By uzyskać duży ciąg, silniki odrzutowe zużywają mnóstwo paliwa. Antonow musi pokonywać długie trasy, najlepiej bez ponownego tankowania. Jego silniki powinny być nie tylko potężne, ale i oszczędne. To nie jest czysty silnik odrzutowy. Ma z przodu wielki wentylator i dużo mniejszą turbinę z tyłu. Dlatego nazywa się turbowentylatorowy. Wewnątrz silnika turbowentylatorowego tkwi normalny silnik odrzutowy, który wytwarza ciąg. Strumień spalin, który wylatuje z tyłu, porusza dodatkową małą turbinę. Ta turbina obraca wałem, na którym także jest wielki wentylator umieszczony przed silnikiem. Jego łopatki działają jak śmigło samolotu, tłocząc powietrze do tyłu i dając dodatkowy ciąg. Silnik turbowentylatorowy to w istocie śmigło i silnik odrzutowy w jednym. Połączenie sprawia, że motor jest sprawniejszy niż konwencjonalny silnik odrzutowy. Daje większy ciąg przy mniejszym zużyciu paliwa. Podczas startu Antonow wytwarza ciąg większy niż 10 odrzutowych myśliwców. Nawet z pociągiem na pokładzie oszczędne turbowentylatorowe silniki pozwalają AN-124 przelecieć z Niemiec do Deli bez tankowania. W 1914 roku Ilja Muromiec Sikorskiego wykorzystał dodatkową moc do wyniesienia ładunku bomb. Żeby Junkers G-38 o masie 24 ton mógł przewozić ogromne ilości listów i paczek, konstruktorzy musieli go wyposażyć w innowacyjne skrzydła. Krok drugi. Skrzydła. W latach 20. w Europie zaczęto przewozić przesyłki samolotami. Narodziła się poczta lotnicza. Niemiecki projektant samolotów Hugo Junkers postanowił zbudować nową, ogromną maszynę, która poradziłaby sobie ze wzrastającym ruchem pocztowym między Berlinem a Londynem. Budowa samolotu tej wielkości jest ogromnym wyzwaniem. Wiele wczesnych samolotów, jak Ilja Muromiec, to były dwupłatowce. Dwa płaty połączone razem tworzą sztywną strukturę. Konstruktorzy nie potrafili zbudować pojedynczego skrzydła o takiej samej wytrzymałości.
Wiedza o aerodynamice była wtedy jeszcze bardzo niekompletna. Widzimy drewniane rozpórki, które nadają całej strukturze sztywność i utrzymują odległość między płatami. Znacznie bardziej złożony jest system bardzo licznych cięgien, które przenoszą obciążenie na skrzydła. Górny płat mocno ciągnie w górę i dlatego w locie linki są napięte jak struny. Jednak elementy wzmacniające skrzydła dwupłatowca powodują problemy, gdy samolot jest w powietrzu. Rozpórki i linki łączące dwa płaty mają zaskakująco wielką powierzchnię. Podczas lotu stawiają ogromny opór. Samolot o większej ładowności potrzebuje większych skrzydeł z jeszcze większą ilością usztywnień. To dodatkowy opór. Zwiększony opór oznaczał, że wielkie dwupłatowce nie mogły unieść bardzo ciężkiego ładunku. Hugo Junkers wpadł na pomysł, że pojedynczy płat o grubym profilu może uzyskać większą siłę nośną i to przy mniejszym oporze niż skomplikowane skrzydła dwupłatowca. Postanowił udowodnić swoją teorię. Junkers miał dostęp do tunelu aerodynamicznego i pokazał, że pojedynczy, dużo grubszy płat jest lepszy niż dwa mniejsze, powiązane skrzydła. W praktyce Junkers połączył dwa skrzydła w jedno, na tyle grube, że wewnątrz niego mógł mieścić wszystkie konieczne wzmocnienia. Skrzydła zostały pokryte blachą falistą. Mimo ponad dwumetrowej grubości, dzięki opływowemu profilowi płat dawał dużą siłę nośną, stawiając bardzo mały opór. Dzięki temu samolot przewoził do 6 ton poczty. Samolot Junkersa, nazwany G-38, wzbił się po raz pierwszy w 1929 roku. Skrzydła miał tak grube, że mieściły kilku pasażerów siedzących za oknami skierowanymi do przodu. Junkers był wizjonerem i wiele z jego pomysłów wybiegało daleko w przyszłość. Pomysł wykorzystania wnętrza grubego skrzydła do przewozu pasażerów albo ładunku jest stosowany w najciekawszych współczesnych projektach. An-124 leci do Delhi. Wagon metra jest solidnie zamocowany w jego ładowni. Na skrzydłach o rozpiętości ponad 70 metrów można by było ustawić 8 autobusów. Wykonanie takich płatów wystarczająco wytrzymałych, aby unieść całkowicie załadowanego Antonowa, jest ogromnym problemem. Zwłaszcza, że są wykonane z aluminium. Kiedy hutnicy przygotowują sztabę aluminium, muszą zadbać o jej równe ochładzanie. Inaczej wewnętrzne naprężenia osłabią metal. Trudno to uzyskać, jeśli aluminiowy element ma być bardzo długi. Dlatego przed opracowaniem An-124 dźwigary były składane z wielu krótkich odcinków łączonych końcami. A im więcej połączeń, tym słabsza konstrukcja. Skrzydła Antonowa nie mogły być zrobione z krótkich elementów, więc radzieccy inżynierowie zbudowali specjalny piec do odprężania aluminium, który jest sterowany przez komputer. Fabryka mogła teraz odkuwać ogromne 8-metrowe elementy i ochładzać je, zachowując wytrzymałość. Dźwigary skrzydeł An-124 składają się teraz tylko z 4 długich odcinków. Przy
przy mniejszej liczbie połączeń skrzydła są dość wytrzymałe, by unieść najcięższe ładunki. W 1929 roku Hugo Junkers udowodnił, że jednopłatowiec może mieć ogromną ładowność. Wkrótce pojawiły się nowe wyzwania. By przekonać pasażerów do podróży przez Atlantyk 37-tonowym Clipperem, konstruktorzy musieli znacznie poprawić bezpieczeństwo Boeingów. Krok trzeci. Bezpieczeństwo. W latach 30. w Ameryce linie lotnicze stały się wielkimi przedsiębiorstwami. Samoloty komunikacyjne przewożące pasażerów i pocztę przynosiły spory zysk. Jednak linie lotnicze musiały jeszcze podbić szlak najważniejszy ze wszystkich. Trasę przez Atlantyk między Ameryką i Europą. Pan Am jako pierwszy postanowił uruchomić loty transatlantyckie. Jednak problem polegał nie tylko na pokonaniu odległości. Linia transatlantycka miała dla Panamu ogromne znaczenie prestiżowe. Problem stanowiło to, że bezpieczeństwo ówczesnych samolotów było znacznie mniejsze niż obecnie. Zwłaszcza niezawodność silników była bardzo mała jak na dzisiejsze standardy. Dlatego połączenie mogło zdobyć popularność jedynie wtedy, gdyby udało się przekonać pasażerów, że lot jest nie tylko przyjemnym doświadczeniem, ale nawet w razie bardzo prawdopodobnej awarii mogą liczyć na ratunek. W 1936 Pan Am wysłał ofertę do większych producentów samolotów w Ameryce. Zaoferował kontrakt temu, kto zbuduje samolot spełniający niełatwe wymagania. Maszyna miała przewozić 4,5 tony ładunku albo 70 pasażerów. Rozwijać prędkość 240 km na godzinę przy przeciwnym wietrze o sile 15 metrów na sekundę. Jej zasięg miał wystarczyć do pokonania 3100 km Atlantyku bez lądowania. Ponieważ pasażerowie bali się lotu nad bezkresnym morzem, powinien im zapewnić bezpieczeństwo. Założenia były tak ambitne, że kilka firm nawet nie przedstawiło projektów. Konstruktorzy Boeinga wykorzystali dla Pan Amu koncepcję, która już odchodziła do historii. Zbudowali łódź. Zaprojektowali wygodne, klimatyzowane kabiny i oddzielny bar. Przy dnie urządzono 11 wodoszczelnych przedziałów. Nawet gdyby kadłub zaczął przeciekać, część przedziałów mogłaby utrzymać łódź na wodzie. Zaopatrzono ją w kotwice i tratwy ratunkowe. Dodano do tego skrzydła. Latająca łódź była przystosowana do działania w powietrzu i na wodzie. To są kopie szkiców, które Boeing wysłał do Pan Amu w odpowiedzi na ofertę. Projekt jest prymitywny, ale najwyraźniej coś w nim zrobiło wrażenie na zleceniodawcy. W 3 dni po przedstawieniu tego rysunku zawarto kontrakt. Clippery Pan Amu rozpoczęły obsługę pierwszych linii pasażerskich przez Atlantyk. W 1947 roku bezpieczeństwo maszyny zostało przetestowane. Podczas lotu nad oceanem w samolocie zabrakło paliwa i nie dotarł do lądu. Można sobie wyobrazić przerażenie ludzi, którzy chwilę wcześniej beztrosko pili drinki albo jedli posiłek.
Kiedy zbliżali się do wody, mogli zobaczyć przez okna, jak ciężkie panują warunki. Ich stres musiał być ogromny. Clipper nie rozleciał się podczas trudnego lądowania awaryjnego, ale musiał poradzić sobie z porywistym wiatrem i 10-metrowymi falami. Kadłub został poważnie uszkodzony. Pasażer zarejestrował wydarzenia aparatem fotograficznym. Można zobaczyć, jak straszliwe były doświadczenia, które przeszli rozbitkowie. Ludzie siedzieli w ubraniach, w których weszli do samolotu. Wciąż groziło im wypadnięcie za burtę. Znaleźli się w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. Clipper pływał przez całą dobę. W końcu amerykańska Straż Przybrzeżna uratowała wszystkich pasażerów. To naprawdę wyjątkowa zasługa tego projektu Boeinga, że spełnił to, czego od niego oczekiwano. Samolot, który w razie awarii miał pływać po oceanie, rzeczywiście utrzymywał się na wodzie przez całą noc. W 1939 roku Boeing Clipper potrafił etapami pokonać nawet największy ocean. Jednak mógł startować i lądować jedynie na wodzie. Projektanci topornego 43-tonowego Messerschmitta Giganta musieli znaleźć sposób, by mógł siadać na ziemi. Krok czwarty. Lądowanie. W 1941 roku szalała II wojna światowa. Niemcy walczyli na wielu frontach. Na Saharze i na zimnych równinach Rosji. Rozpaczliwie potrzebowali dużego transportowca, który mógłby dostarczyć ciężki sprzęt na linię frontu. Największą maszyną Luftwaffe był ME-321. Ogromny szybowiec transportowy. Startował z odłączanego wózka. Holowały go trzy ciężkie myśliwce lub duży bombowiec. Ale nawet one nie mogły go oderwać od ziemi. Dlatego wyposażono go w rakiety startowe, dające dodatkowy ciąg. Maszyna była tak ciężka, że zamiast na kołach lądowała na wielkich płozach, by rozłożyć nacisk na dużej powierzchni. Szybowiec był przeznaczony do jednorazowego użytku. Po wylądowaniu ME-321 nie mógł wzlecieć bez użycia wózka i holowników. Był całkowicie unieruchomiony. ME-321 miał wykonać jeden lot podczas inwazji. Pilotom dawano nawet materiały wybuchowe, by zniszczyli maszynę po lądowaniu. Po szybowcu nie należało się spodziewać wielu lotów z ładunkiem. By zamienić go w pełnowartościowy samolot transportowy, nie wystarczyło wyposażenie w silnik. Trzeba było wymienić płozy na zwykłe koła. Tak ciężki samolot potrzebuje solidnego podwozia. Zwykłe sprężyny gromadzą energię uderzenia, a oddając ją, wyrzucają samolot w górę. Ostatnią rzeczą, której oczekujemy od samolotu, jest podskakiwanie na drodze lądowania. Niemieccy projektanci postanowili wzorować się na zderzakach wagonów. Kiedy pociąg uderza buforami, nie odskakuje. Stopniowo zwalnia. A energia uderzenia jest pochłaniana przez urządzenie zwane amortyzatorem ciernym. Jest zrobiony z szeregu zgniatanych metalowych pierścieni o trójkątnym przekroju. Wciskają się w siebie, wywołując tarcie. Energia zmienia się w ciepło, które nieszkodliwie przechodzi do otoczenia.
To doskonałe urządzenie pozwoli na łagodne lądowanie 40-tonowego transportowca bez wyrzucania go w powietrze. Samolot wyposażony w silniki i nowe podwozie wzleciał po raz pierwszy w 1941 roku. Jego wnętrze jest jak hala i może pomieścić czołg albo 150 żołnierzy z pełnym uzbrojeniem. Niemieckie wojsko nazwało go gigantem. Trudno nie być pod wrażeniem pomysłowości niemieckich projektantów. Stworzyli największy samolot II wojny światowej startujący z lądu. An-124 zbliża się do lotniska w Delhi. Z wagonem metra na pokładzie nie może lądować gwałtownie. Delikatne posadzenie go jest możliwe dzięki specjalnemu podwoziu. Ma 24 koła, zawieszone na potężnych goleniach teleskopowych. Obciążenie goleni jest ogromne. Masa samolotu przy lądowaniu może wynieść do 330 ton. Prawie cały ciężar jest przenoszony przez 10 goleni podwozia głównego. To znaczy, że każda podtrzymuje ciężar 33 samochodów średniej wielkości. Pojedynczy cylinder łączy każdą parę kół z kadłubem. Wewnątrz każdego amortyzatora jest komora z gazem, zbiornik oleju i ciasny przelot. Gdy samolot ląduje, tłok przeciska olej przez dławik. Przepływający olej spręża gaz, który działa jak sprężyna. Po maksymalnym dobiciu gaz pod ciśnieniem usiłuje ponownie rozciągnąć cylinder. Ale zawory stawiają jeszcze większy opór przepływowi oleju, zapobiegając gwałtownemu odbiciu. Ładunek Antonowa pozostaje nienaruszony, nawet przy twardym lądowaniu. W 1941 roku specjalne zawieszenie pozwalało bezpiecznie lądować bardzo ciężkiemu samolotowi Messerschmitt Gigant. Projektanci 350-tonowego C-5 Galaxy stanęli wobec trudniejszego wyzwania. Musieli znaleźć sposób wyładunku w trakcie lotu. Krok piąty. Wyładunek. We wczesnych latach 60. groźba zmiany zimnej wojny w gorącą stała się realna. Amerykańskie lotnictwo wojskowe potrzebowało maszyn zdolnych dostarczyć ogromne ilości sprzętu wojskowego do odległych miejsc. Po przetransportowaniu ciężkiego ładunku samolot musiał go wyładować na wrogim terytorium. To skłaniało do dokonywania zrzutów. Jednak otwarcie wielkich wrót ładunkowych podczas lotu jest z natury niebezpieczne. Inżynier Ed McCann wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Mamy tutaj tekturową rurę z zamkniętymi końcami, która udaje samolot w locie. Kadłub podlega naporowi wiatru i dużym obciążeniom pionowym w miejscu mocowania skrzydeł i w okolicy usterzenia. Otworzę je, wieszając kilka bloczków. Ed obciąża rurę cegłami, by symulować obciążenie kadłuba samolotu w powietrzu. Wytwarzam siły, jakie działają na tył kadłuba ze strony usterzenia.
W normalnym samolocie kadłub jest z tyłu zamknięty. Nie ma otworu i wszystko działa jak należy. Jest mała deformacja rury, ale całość trzyma się mocno. Zamknięty walec może przenosić bardzo duże obciążenia, ale jeżeli go otworzyć, sytuacja bardzo się zmienia. Teraz wyjmę korek z końca i zobaczymy, co się stanie. Natychmiast okazuje się, że skutek usunięcia tego drobiazgu jest zdumiewający. To znaczy, że otwarcie tylnych wrót w locie jest dla samolotu bardzo niebezpieczne. By rozwiązać ten problem, konstruktorzy wzmocnili kadłub samolotu, dodając drugi szczelny kadłub umieszczony nad pierwszym. To tworzy sztywne wsparcie dla całej maszyny. Wrota w dolnym kadłubie można teraz bezpiecznie otworzyć nawet w trakcie lotu. Czerwca 1989 roku Galaxy C5 wystartował z Fort Bragg w Karolinie Północnej, by sprawdzić granice jego możliwości desantowych. Przez otwarte tylne wrota ładunkowe samolot opuściły 4 czołgi Sheridan i 73 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Desant bezpiecznie dotarł na ziemię. To był najcięższy w historii desant z pojedynczego samolotu. Galaxy odniósł ogromny sukces. Ma duże możliwości, jeżeli chodzi o ładunek użyteczny i bardzo długi zasięg. Nie myśli się o jego zastępowaniu. Trwająca modernizacja podstawowych systemów pozwoli mu służyć jeszcze przez wiele lat. W Delhi mechanicy szykują się do rozładunku AN-124. Tak jak Galaxy, Antonow potrafi zrzucać ładunek przez ogromne tylne wrota. Jednak właściciele nowiutkiego wagonometra nie byliby zachwyceni, gdyby spadł z wysokości kilometra. Nawet na ziemi rozładowanie tak długiego ładunku jak wagon nie jest łatwe. Kiedy w Związku Radzieckim samolot był projektowany, przeznaczono go do transportu bardzo ciężkiego sprzętu wojskowego. Czołgów, transporterów opancerzonych i wyrzutni rakiet. Nie było łatwo wjechać nimi po rampie na wysokość wynoszącą w przybliżeniu 220 cm. Kąt pochylny był bardzo duży i groził zawieszeniem pojazdu na wierzchołku garbu. Projektanci Antonowa musieli znaleźć sposób na obniżenie powierzchni ładunkowej do poziomu pozwalającego na swobodny dostęp pojazdów. Sprawili, że samolot może klękać. Przede wszystkim wysuwa dwie podpory, nazwane słoniowymi nogami. Później składa przednie podwozie. Na klęczkach przedział ładunkowy jest dość nisko, by długie pojazdy mogły zjechać po rampie. Wyładowanie wagonu metra w Delhi byłoby prawie niemożliwe bez tej funkcji Antonowa. Nawet teraz rozładunek jest delikatną operacją. Precyzja jest najważniejsza. Jeden błąd mógłby oznaczać katastrofę. Technicy powoli przetaczają wagon po rampie wzdłuż specjalnie ułożonych szyn. Dwie wyciągarki chronią wagon przed rozpędzeniem. Thank you.
Cała operacja trwała 7 godzin. Największą ulgą jest dla nas moment, gdy pociąg albo inny ładunek jest zabierany z naszej rampy przez żuraw. Możemy wtedy rozebrać nasze wyposażenie i zaczynać wszystko od nowa, pracując dla kogoś innego. Wagon podróżował z Niemiec do Delhi przez 10 godzin. To kolejna nadzwyczajna przesyłka w AN-124. W 1968 roku Galaxy mógł zrzucać z powietrza ogromne ładunki bez konieczności lądowania. Jednak są ładunki za duże nawet dla niego. Do przenoszenia rosyjskiego promu kosmicznego trzeba było powiększyć nawet AN-124. Krok szósty. Wyjątkowe ładunki. W apogeum wyścigu kosmicznego sowiecki rząd postanowił zbudować własną wersję promu kosmicznego nazwaną Buran. Zbudowały go nowoczesne fabryki rakietowe w Moskwie. Miejscem startu był kosmodrom Bajkonur, leżący w pustynnej strefie Kazachstanu. Trzeba było znaleźć sposób, by przewieźć prom na odległość 2000 km. Transport promu lądem jest naprawdę niemożliwy z powodu jego ogromu. Nie mógłby się zmieścić pod mostami i na węższych odcinkach dróg. Trzeba by było jechać bardzo powoli i przewóz zająłby ogromnie dużo czasu. Było tylko jedno rozwiązanie. Transport promu drogą powietrzną, ale nawet przewiezienie go największym transportowcem na świecie nie było łatwe. Prom kosmiczny nie mieści się we wnętrzu AN-124. Gdyby powiększyć kadłub samolotu, musiałby mieć 25 metrów szerokości i 17 metrów wysokości. Z tak rozdętym kadłubem nie zdołałby wystartować. Przy holowaniu promu jak szybowca należałoby lecieć niebezpiecznie szybko. Zamiast tego postanowiono transportować Burana na grzbiecie Antonowa. Nawet największy transportowiec na świecie okazał się na to za mały. Władze radzieckie zleciły biuru Antonowa zbudowanie specjalnej, powiększonej wersji AN-124. Rząd domagał się od fabryki zbudowania samolotu jeszcze większego niż ogromny AN-124. Z punktu widzenia projektantów miał to być po prostu największy samolot na świecie. Kadłub samolotu wydłużono o 7 metrów. U nasady skrzydeł dodano dwie nowe sekcje. To dało miejsce dla dwóch dodatkowych silników. W końcu dodano cztery golenie podwozia, by uniosło dodatkowy ciężar. Największy transportowiec świata stał się jeszcze większy. Jednak bez przebudowy usterzenia samolot nie byłby w stanie przewieźć promu Buran. Tristan Smith jest ekspertem aeronautycznym z Uniwersytetu w Londynie. Z tyłu samolotu mamy ster. Wychylając go w lewo, pilot może skręcić samolotem w lewo, a wychylając w prawo spowodować skręt w prawo. W tunelu aerodynamicznym możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Kiedy ster się wychyla, zmienia bieg powietrza opływającego samolot. Reakcja powoduje obrót samolotu wokół pionowej osi.
To umożliwia kontrolę nad lotem maszyny. Umieszczenie wielkiego przedmiotu nad samolotem całkowicie zmienia sytuację. Zobaczmy, co się teraz stanie. Ster się porusza, ale bez efektu. Wyraźnie jest to problem. Ładunek nad kadłubem samolotu stawia opór, a za nim powstaje strefa zawirowań, które uniemożliwiają działanie steru. Umieszczenie promu kosmicznego na Antonowie powoduje silne turbulencje w okolicy usterzenia samolotu. Szarpanie sterem w różne strony uniemożliwia kierowanie statkiem powietrznym. Dlatego projektanci podzielili ster kierunku na dwa. Każda część znalazła się w niezaburzonym powietrzu płynącym obok promu kosmicznego. Bliźniacze stery skutecznie utrzymywały największy samolot na właściwym torze. Trzeciego maja 1989 roku umieszczono Burana nad nowym samolotem Antonowa. Największy transportowiec świata wzbił się w górę, przenosząc 60-tonowy prom kosmiczny na swoim grzbiecie. W locie wyglądał nadzwyczajnie, z jego 6 silnikami i wielkim usterzeniem. Jak na tak ogromną maszynę poruszał się elegancko. Oglądało się go z satysfakcją. Wyjątkowy olbrzym jest teraz uziemiony, bo przechodzi poważną przebudowę. W tej chwili An-124 jest królem transportowców. Dopóki ktoś nie zbuduje czegoś jeszcze większego. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Robert Samot.